Chcemy obliczyć, ile to jest 7 i 11 dwunastych minus 1 i 6 dwunastych. Zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw obliczyć to sami. Ok, no to teraz wspólnie. Można to wykonać na parę sposobów. Możemy potraktować 7 i 11 dwunastych jako 7 plus 11 dwunastych. Od tego odejmiemy. 1 i 6 dwunastych minus 1 i tutaj może się czasami wydawać, że jeżeli napiszemy 1 plus 6 dwunastych, to będzie dobrze. Ale pamiętajcie, że nie odejmujemy jedynki, tylko odejmujemy całą tę liczbę. Odejmujemy 1 i odejmujemy 6 12, czyli minus 1 i minus 6 dwunastych. No, i taki zapis trochę pomaga, bo widać, że możemy teraz osobno zająć się całościami i osobno częściami ułamkowymi. 7 minus 1 plus 11 dwunastych minus 6 dwunastych. No i 7 minus 1 to 6 plus teraz ułamki. Jeżeli mamy 11 jakichś rzeczy. W tym przypadku 11/12 i odejmujemy od tego 6 z nich, to zostanie 5 tych rzeczy, czyli w tym przypadku 5/12, czyli to jest 6 plus 5/12, a to jest to samo co 6 i 5/12. Jeżeli się do tego sposobu odejmowania liczb mieszanych przyzwyczajicie, to część z tych obliczeń można wykonać w pamięci. Całości 7. Minus 1 to 6. Teraz części ułamkowe. 11 12 minus 6 12 to 5 12. Tak jest szybciej i zajmuje to mniej miejsca. Możemy jeszcze inaczej do takiego odejmowania podejść, jeżeli zapiszemy tak. 7 i 11 12 minus 1 i 6 12. To możemy to odejmowanie wykonać tak jak przy odejmowaniu pisemnym. Najpierw części ułamkowe. 11 12 minus 6 12 to 5 12. I całości 7 minus 1 to 6. No i mamy wynik. To się równa 6 i 5 12. Jest kilka sposobów na wykonanie takiego odejmowania, liczb mieszanych. Odejmowanie w każdym z tych sposobów jest takie samo i wynik też będzie ten sam ale można do niego dojść różnymi drogami.